cześć, witajcie was, piraci, w 20 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Tu żeśmy ostatnio skończyli 19, gdzieśmy podbili kolejny fort, który był o wiele łatwiejszy. I co? A może zrobimy misję? Chwileczkę, najpierw może jakieś upgrade'y dla Kawki, bo ona zasługuje sobie na kolejny upgrade. Naprawdę sprawuje się rewelacyjnie. Najpierw jakieś sprzedaże, najlepiej ładunków. Ale nie widzę, żeby tu jakoś było, wiecie, mega bogato. O nie, płótno się przyda, spokojnie. Tak, sprzedajemy cały cukierek. Rum również. Już mamy chyba, nie, prawie mamy 10 kafli. Sprzedaj towary łowieckie. Kość, pewnie, bo mi się nie przyda. Dobra. Kupujemy ulepszenia dla Kawki. Pancerz kadłuba. Zastanowię się, działa burtowe. Czekaj, to na mi jej kosztuje. Działa pościgowe. Trzy kafle. Ale patrzcie, tutaj. Tutaj już mam najmniej ulepszeń, dlatego dam te działa pościgowe. Przydadzą się. Już są na fulla ustawione. Siła strzału, kule z łańcuchem. Ciężkie kule. A niech mnie kule biją. Moc wybuchowych beczek. Co by tu jeszcze dać jako ulepszenie? A dajmy sobie jeszcze i to, żeby mnie to już nie męczyło. I zestaw harpunów. Kubryki. 1500 i 3500. A dobra, to jeszcze kupimy zapas harpunów i kubryczki. Wydajemy hajs na, no, na tą Kawkę, bo warto, naprawdę warto. Jeszcze sobie ammon ewentualnie dokupimy, ale widzę, że już tu mnie nie stać. Kurde, wydaliśmy trochę hajsu, aż za dużo w zasadzie. Okej, okay, ale jest kolejny upgrade. I to się liczy. Pięknie, pięknie. Rewelacja. Postanowiłem sobie, że nagram kilka odcinków, może jednak zapasowych. Nie wiem, jak to będzie. No super, no hajs się już u mnie nie zgadza, no widzisz pan. O, już mamy osiągnięcie, wydaj 50 kafli reali. Dryfujące drewno. Witaj kaprze, hiszpański okręt przejął pewne cenne surowce, odbierając je ich prawowitemu właścicielowi. Wprawdzie zawieruszyłem gdzieś dokumenty, które mogą to potwierdzić, ale ogłaszam, że prawowitym właścicielem jestem ja. Odzyskaj towary, a zostaniesz sowicie wynagrodzony. Podpisano Milo van der Graaf. Uczciwy przedsiębiorca i przyjaciel. No to to już wiem, że jestem Milanem. Aha, to możemy już oddać. O, i szybko dostajemy hajsik. O, jeszcze sobie dokupimy amunicję, ale widzę, że deszczyk nas będzie. Ło, jeszcze burzę. No niedobrze, niedobrze. Amunicja. Kupimy sobie amunicję, bo to ważne. Tutaj widzę. Dobra, mamy jednego kafla. Zostawimy sobie tego kafla. A ukończ 3 zlecenia morskie. O, tam mamy skrzyneczkę. Ja sobie ją zbiorę. O, tak chcę. Jakiś słyszę? No to nie, to, to błyskawice robią swoje. No kurde, a tutaj to już serio coś się musiało stać. Może aż tak się to skończyło. Dobra, tam mamy skrzyneczkę, którą sobie weźmiemy. No skakuj tam. Ale te błyskawice mnie denerwują. Dobra. Tam jeszcze skrzyneczka. Dobra. Tutaj jest. Co ty robisz, Edzio? Trochę się głośno zrobiło, nie? Ale to nieważne. No to nie w tym jest problem. Wiecie, jak nas walnie burza, to najwyżej będziemy mieli przesrane.
O, proszę, teraz tu się trzeba dostać. Tu żaden problem. O, a jednak jest problem. Teraz się to zaradzimy. Tak, skoczył na to. Dobre. O, Cabo de Cruz. To był też poziom 32. Nie gadajcie. A to było tak banalne, jakby to był poziom, nie wiem, pierwszy. Kurde, ale wali tymi błyskawicami. Wkurzającym już to jest. Ojojoj. Kurde. Nie no, nie będę robił takich jumpów. To jeszcze się mogę zabić. O, przy okazji zmniejszymy poziom wykrywalności. Dobra. Oh yeah. Jesteśmy już na miejscu. Tak, piraci nas już witają. Płyniemy sobie. No w ogóle ja dobrze płynę, bo wiecie, ja mam takie wrażenie, że no niezbyt. No i teraz sobie zakręcę, zakręcę. Tu coś będę miał, jakaś nieodkryta lokacja. Teraz sobie tak będę płynął, no trochę nam to zajmie. Ale o to chodzi właśnie, żeby się coś działo. Teraz mamy trochę czasu, więc sobie popływamy. Tam mamy jakieś nieodkryte cele. Może jest sobie lornetki. Tam był jakiś szkuner. O, w pizdę, liniowiec! Matko Chryste Pani. Sorry, że tak powiedziałem, ale... Ja pier... Nie. Do linowca się nie zbliżamy. Bo to będzie masakra. Nie, przecież nie damy rady sobie z tym czymś. To jest przecież bydle większe chyba od mojego. Nie, ja nawet nie mam zamiaru atakować, bo wiecie, skończy się to dla mnie Genoa. No i zostanę stracony najwyżej. Śpiewać, piraci! Dobrze. O to chodzi. Okej. Okay. Spokojnie. Mamy już trzy forty z głowy. Z tego jeden był mega trudny. No. Ale liniowiec, kurde. Jakbym miał tam do niego podpłynąć, to on by mnie chyba na hita tutaj zmasakrował. Proszę was, więc nie dałbym rady. Dobra, zmieniam szantę, bo trochę drą tą japę. Jeszcze zmieniamy. Dawać moje ulubione szanty. No chcę moją ulubioną. Nie będzie mojej ulubionej. A tam co to jest? Co ty robisz? Czyś ty mądry? Zajebiście! Coś ty teraz zrobił, Edward! Na litość! A tam coś jest, chwileczkę, to jest pewnie kanonierka. O-o! Ty patrz! Fuck! I teraz zaraz masakruje! O cholerę, o cholerę! Nie! To nie tak miało się skończyć! Cholera jasna! Nie! No nie gadaj nawet tak, pan! Czekaj, wreszcie to zmasakrujemy. Aaaa! O Boże! Nie, no to było tragiczne. Nie, to było very mega tragic. Dla nas. Nie. Co to w ogóle miało znaczyć? I tak nas wytepało? No chyba was posrało. Nie, no nie gadajcie. Ha. No zajebioza. Liniowiec. Nie no, zajebiście. Dobra.
płyniemy i nic nie robimy głupiego. Już lepiej. Żebym strzelił kulami z łańcuchami, no i tak to się skończyło. Jak sami widzieliście. Dobra, śpiewać mi tutaj. A chwileczkę. I teraz jak popłynę tak, to chyba dobrze zrobię, nie? Kurde, nie wiem w sumie. Tak, w sumie dobrze zrobię, tak. Mogę skręcać. Tam jest jakaś skrzyneczka. Tylko nie chcę mi się teraz ją zbierać, bo jesteśmy naprawdę... Nie kusi mnie. Wybacz, skrzynko. Ale teraz chciałbym nadrobić straty. Między innymi dopłynąć tam. Kiedy indziej cię zbiorę, skrzyneczko, przyrzekam ci. Się troszeczkę zrajdżowałem. To co mamy? Kanonierkę. O Boże, takie głupienko. To na hita miałem przecież. Oj, patrzcie, tam jest ten liniowiec, na którego muszę uważać. O, tu jest szkuner. Tutaj jest nasz szkuner. Którego też sobie już tutaj... No patrzcie, takie cwane. Dobra. Abordujemy. Kurde. No i patrzcie, to gówno nam... Dobrze. Przestanie nas to na chwilę atakować. Dobra, beczka najlepiej. Okej, grupło. Na tyle. Dobrze. O, udało się. Akurat. Tylko teraz trzeba będzie się zająć tym linowcem. Bo będzie masakra. Jak nas zniszczą. I wstyd. A drugi raz się nie damy zabić. Co to, to nie. A ten liniowiec, którego zmasakrujemy, dajemy go do kolekcji, bo się może przydać. A biorę tylko najlepsze. O kurde. O w pytkę. O kurde. Dobra, trzeba zrobić pewne kroki. Unik, panie. Patrzcie, co oni teraz będą robić. A to będzie masakra. To było słabe. O kurde. Dobra. Większa sprężność. Mamy szansę jeszcze obić tych synków. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze teraz. Dobrze. Oh yeah. Co ty na to? Abordujemy liniowiec. I don't believe it. Yeah. Fuck off, bitch. I co teraz? I co teraz? Podskoczysz? Podskoczysz? Hysz? A kysz! Dobrze. Jedziemy z tym koksem! O kurde. Znisz zapaszcy próbą wrogiego statku. A to będzie dopiero... Będzie masakra! Będzie się działo! O jest. Masakrujemy ich wszystkich. Dobra. Nie poszło tak jak powinno. No patrz! O. Chociaż tak się mogło udać.
chwileczkę, troszeczkę parkouru, tylko uważać musimy na naszych piratów. Zabili wrogich oficerów. A, tu trzeba zniszczyć. Pięknie. Ja nie mogę linią, więc będziemy niszczyć. O kurde. Dobra. Jest jeszcze ze dwie tego do zniszczenia. Więc trzeba to jak najprędzej zniszczyć, aby będzie kapowo. Okej, to już zrobione. O. Dajcie mi tylko zniszczyć te beczki. To nic takiego ciężkiego i trudnego. Dobra. Jest. O. Taki chciałeś być sprytny, nie? Nie ma. No, tutaj. Ło! To było epickie. No podpalaj to. Kurde, nie podpalę tego. O, dobrze. Może być. Nie! Okej. Dobra, teraz możemy niszczyć resztę tych idiotów. Pięknie. Niszczyć tu ich. Cisnąć ich jak po bandzie. Pięknie. Kurde, trochę ich tu jest. Patrz. O, dostał. Dostał takiego puncha. O. To też było dobre. Jest. A ten co? O kurde, to są jakieś agresory. Tutaj masz go pojechać. Jest. O kurde. Jest. Przejęliśmy pierwszy, najgroźniejszy liniowiec. Szczerze przyznam, było bardzo epicko. Przeżyłem niesamowite przygody. Dziękuję bardzo. Pięknie. 1000 reali za ten statek. Naprawdę wysyłamy do floty Kenwaya. Trudno, będziemy mieli trochę w uszkodzeniu ten statek. Pięknie. Ale taki statek naprawdę jest warty, no, za tysiaka co najmniej. Dobra. Ubijamy się stąd. Przejmij 3 statki. Jej. Dobrze, to możecie śpiewać. Pozwalam wam. Tak, trochę sobie ponuciłem. Jak będziemy mieli zaraz kolejny teren strzeżony, albo ten sam. Przyśpiesz trochę, stary. Kurde, co ty robisz? Dobra. Tak, nie usłyszeli moje hałasy. O, tam gdzieś dopłyniemy teraz. Do tego znaczka zapytania. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Mijamy w ogóle te statki. To nie będzie miało sensu. Szkunery, dobra. Słabe, ale i tak nie będę je atakował. Doskonale. Śpiewajcie. Dobra, zmiana szanty. Jest! Pięknie. Moja ulubiona szanta. Randy Dandy to jest, albo Randy Shanty. Dobra. Cały czas mamy 7000. Ali Fer, Johnny. Nie ma.
zmieniamy. Jest. Leave her, John, leave her. O kurde, jakie lagi! A! Co to miało oznaczyć? Co się dzieje? Czemu tu mamy cumować? Jakim prawem, przepraszam? Dziwne. W ogóle gdzie my jesteśmy? Lol. Aha. Dobra. Nie, to płyniemy, płyniemy dalej. Nie, pomyłka chyba jakaś nagła. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jakaś nagła pomyłka. W związku z tym ja tam nawet nie mam zamiaru chodzić. Dobra, płyniemy dalej. Nie będziemy się tutaj męczyć. Ale okej, jak sobie tam chcecie. Co my tam mamy? Punta Guarico. Jak myślicie, czyżby mój taran przebił ten statek? Jeb! O kurde! Jak go zjechało! Da! Takie kozaki z was! Dobra. Nie dadzą już rady. O! Można to abordować. O! Zrobimy sobie jeszcze polowanie na rekina. Nie ma sprawy. Dobrze, potem będziemy robić polowanie na rekina. Najpierw abordaż. I naprawimy statek. Dobrze. Pięknie. Już was tu niszczymy. Idzie. Jeb. Dobra. A w jakąś beczkę może bym strzelił. O, jest. O! Wypaliło. Pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Da się poddać. Nie trzeba było atakować wujka Edwarda. Teraz macie. Oczywiście naprawiamy kaweczkę. Mhm. Odlot. Dobra. Teraz na polowanie. Teraz na polowanie. Dobrze. Zapolujemy sobie na rekinka, bo sobie na to pozwolę. I będzie gites. Jakoś tak dziwnie tu jest teraz. Nie wiem czemu. Ale dobra. Zapolujemy na jakiegoś większego rekina. Teraz wykorzystamy siłę uodpornionego kajaku i moc harpunów. Tak, wyciągać je. Dziękuję bardzo. O, zapaliliście latarkę. Bardzo dobrze. Nocne polowanie na rekina. Zaczynamy. Numer 2. Dobra, żarłacz byczy. Ło. Tutaj jest. A, dostał. Off we go. A, zbudowaliśmy. Kurde, co tak budujesz, stary? Aj. Kurde, ammo się marnuje. Stary, nie mogę wycelować. Patrzcie, no. O, dostał. O, stary, to będzie ciężkie. Tak, tak, dobrze. Jestem cierpliwy. Jest. O, dostał! Mimo wszystko dostał. Dobre. Już go mamy z głowy. Dobre! Pięknie. Oh yeah! Srab nad twoją starą, rekinie zasrany. Tak jest. Pięknie. Tak ma być. Dziękuję. Skóra żarłacza. Nic chyba z wytwarzania.
bardzo dobrze. Chyba teraz mamy tam płynąć, z tego co widzę. Więc sobie popłyniemy. Ale polowanko było nawet krótsze od tego pierwszego, szczerze przyznam. A to chyba dlatego, że siła tych harpunów była mocniejsza. Sam pancerz po prostu tego kajaku nie sprawiał jakby takiego niebezpieczeństwa, bo był tak już uodporniony, że spokojnie dałbym radę. Płyniemy sobie tam. Lornetka. O, tu można nawet ostrość kierować. O, o, o. Jakieś brygi. Tam co? Kanonierka. Dobra. Wszystko mi tam jedno. Wszystko mi zwisa. Bryg. Dobra. Przejdźmy kogoś do załogi. Dobra, płyniemy. Mamy jeszcze z 5 kafli. Ale płyniemy, płyniemy, bo coś może z tego jeszcze wyjść. Może nawet dopłyniemy do celu misji, ale misję popularną oczywiście wykonamy w kolejnym odcinku, żeby nie było. Pięknie. Okej, o. Dobra, tu mamy skrzyneczkę na wprost. Drewienko. Jak w Minecraftzie. Ale to drewienko akurat chyba jest bardziej przydatne. Tam co płynie. Kurde, nie moździerz. Szkuner. A! To go pojadę chyba bez problemu. Raczej nie chyba, a na pewno. Dobra. Jak myślicie, dopłynę tam jeszcze? Zdążę jeszcze tam, zanim będzie za późno. Dobra. Czekajcie, już ja swoje zrobię. Słabiutko. Robimy jeszcze jeden abordaż. To było słabe po prostu. Bez jaj. Dobra. I jeszcze jeden. Suwać się, moje miejsce, dziękuję. Dobra. Tacy wyście mocni. O, gruchło. Aj, no czemu tak lamisz, Edward? Dobra, no nie wyszło nam. Trudno. Tutaj, Edward. Tylko czekam, aż przyciągną nas. To już będę naprawdę gotów. Dobra. Bo czas nam ucieka. A chcę skończyć z tym stopkiem. Jest. Dobra. Pięknie. Wykończenie. Doskonała. Doskonała robota. Doskonała, kurde. Dobry jestem. No, 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 no. Nie fikać mi tu. Zmniejszamy sobie poziom rozgłosu. Tak jest, oczywiście, tradycyjnie. Okej, okay. Jesteśmy czyści. Dobra. Ja bym jeszcze sobie dopłynął do tego celu misji, jeśli to by było możliwe. I tam bym zakończył już ten odcinek. Teraz przyspiesz. Ale powinniśmy raczej jeszcze zdążyć tam do tego celu misji, bo widzę, że już jest naprawdę niedaleko. A niewątpliwie mogliśmy już od 21 odcinka robić misję fabularną. Więc to już by było coś w sumie. I tak to znowu będą przerwy między misjami pobocznymi. I wtedy będzie tak trochę dziwnie. A to nie, to jeszcze trzeba pewnie jakoś to przepłynąć. Śpiewajcie póki co, bo warto, nim wam się czas skończy. Pięknie śpiewają, tak BTW. Dobra, zaraz tam dopłyniemy. Pewnie mi zaraz zrobi cięcie, założę się. Cały czas mam ten licznik do pół godziny, więc jakby zrobiło cięcie, to zrobi najwyżej. I co z tego?
No, zrobiło cięcie. Dopłyniemy tam i kończymy odcinek. I 21 rozpoczniemy z misją fabularną. Dobra, czyli tam teraz mam dopłynąć. Dobra, żaden problem. A tam co to za statek? Schooner. Level 4, nie. Już żadne konflikty nie wchodzimy. Tylko od razu płyniemy do celu misji i tam, kończymy odcinek. Pewnie, że jest godzina pierwsza. A wiecie, już nie chciałbym przesadzić. A nagrać sobie zapasowe odcinki chyba powinienem zacząć, bo jakoś tak jednak dziwnie nagrać jeden odcinek i czekać z niecierpliwością na kolejny. Dlatego będę się starał teraz zrobić zapasowe odcinki, a tym bardziej, że gra będzie mega długa u mnie. Tu jest skrzynka jedna i druga, której nie zbiorę. Wybaczcie. Chciałbym, ale chcę dopłynąć bardziej do tego celu misji. Skończyć odcineczek. Dobra. No powiem wam, Assassin wciąga. Ta część wciąga. Wciąga. Jeszcze raz wciąga. Ja już bym nagrywał ją całe życie. Ale jako, że ta gra naprawdę ma jakieś tam dane czy ograniczenia, dane aspekty, które czasem mogą mnie już ograniczyć do grania, bo to nieraz może być coś trudniejszego, bardziej denerwującego, nudnego, ale nie jest też naprawdę kijowa. Pokonań pod żaglami w sumie 1000 mil morskich. Aha, dobra, mil morskich. Bardzo się cieszę. Dobra, mamy już jednego kafla do przypłynięcia. Ostatniego jednego kafla. Więc tam zakończymy już odcinek. Zaraz dopłyniemy sobie i go kończymy. A, do Nassau! Dobra, to nie ma sprawy, to tym lepiej. Może mam trochę dość Karaibów. Żeśmy się trochę na nich popływali. A może trochę byśmy pozwiedzali miasta, żeby, wiecie, było jakoś klimatycznie. Tak to były ciągle Karaiby i Karaiby. Tylko trzeba będzie to jakoś teraz dziwnie przepłynąć. Niestety. Tak droga jest zrobiona. Nie moja wina. Szczerze mówiąc. I od 21 odcinka zaczniemy się już zajmować misją fabularną. Bo to już po prostu trochę, no, tak akceptuję. Ło, w końcu, trochę będziemy mieli wolności od Kawki. Bo żeśmy trochę, no, przesadzili, ale lagi. Grę musi lagować i to ostro. Spadki totalne FPS-ów. Nie spadaj mi FPS-ie. O, fajne przybliżenie było, powiem wam. Co jest grane? To jest grane. What the fuck? Aha, cutscenka. Obejrzyjcie sobie, a potem zakończymy odcinek. What the fuck? Czemu tak dziwnie spowolniło to? Okej. Oi, oi. Why the long face? You fallen in love? Grane. Czemu jest zwolnione tempo? With your blouse. Lol. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Czemu jest slow motion? Ja pierdzielę. Tego totalnie nie ogarniam. Fair share. Jakie to jest dziwne. What is this, a fucking monastery? No sorry za to slow motion. Nie wiem, ale to nie moja wina. Nassau was a place where men did as they pleased. No, niby coś robią tutaj. O, czarnobrody! Dzień dobry. O kurde. A, kapitan Touch. What is this magnificent muzzle you've cultivated? No, bo teraz zagadam. Ale to slow motion mi się nie podoba.
Cuban governor himself is fixing to receive a massive gold from the nearby fort. Pominąć, lepiej, gorzej, lepiej. Trochę mnie to wkurza, ten slow motion. Nie wiadomo z jakiej przyczyny to się tak stało. Governor Torres himself, eh? No. Sounds promising. No widzisz. Bardzo obiecująco. Kurde. Chyba z 5 pistolów ma. Hardcore normalnie. Mr. Rackham. Dobra, na zdrowie. Gul, gul, gul. Dobra, koniec tej cutscenki. Nie, nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Kurde, ale co to miało być to slow motion? Przepraszam bardzo. Dobra, wybaczcie za tą cutscenkę ze slow motion. Nie wiem, co to miało znaczyć. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 20 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam, Edward Kenway również. Trzymajcie się, piraci. Arr, na razie.